Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Podamówce. Witam serdecznie Edwarda Jadłodziewicza, burmistrza gminy Podamówka, Jacka Kierp, sekretarza gminy Podamówka, panią Annę Skórską, skarbnika gminy, panią Marwinę Misiąg, kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Podamówce. Witam panią protokolant, witam pana pracownika informatyka obsługującego Rady Gminy. Witam serdecznie panów radnych, witam panów sołtysów. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnie w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Podamówka. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Podamówka. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podamówce. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Podamówka do wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad wzrostu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski, jako punkt 14. Zakończenie obrad. Czy uznają panowie przedstawiony porządek obrad, czy też są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan mój. Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ zmiany w budżecie dotyczące bieżącego 2018 roku są bardzo niewielkie, a wydawało nam się, że będą istotne i będą wymagały zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Podamówka na rok 2018. W związku z powyższym proszę bardzo, żebyśmy z porządku obrad proponowanego usunęli ten punkt, a w jego miejsce żeby podjąć uchwałę o zatwierdzeniu deklaracji na opłaty z tytułu wywożenia i usuwania odpadów komunalnych. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem zmian w porządku obrad zaproponowanych przez pana burmistrza, proszę o naciśnięcie przycisku. Rozpoczynamy głosowanie. Zamykam głosowanie. Za zmianą porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się 0. Przeciwnych też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Przechodzimy teraz do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Rozpoczynamy głosowanie.
że za porządkiem obrad głosowało 13 radnych, przeciwnych głosów 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przychodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, a więc zgodnie z ustaloną zasadą protokołu z ostatniej sesji nie czytamy na sesji. Kto z Państwa radnych chce ten protokół, może sobie pada przeczytać przed sesją, a jakieś uwagi wnieść na sesji. Zatem pytam Państwa, przechodzimy więc do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 10 osób, 0 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujących się. Stwierdzam więc, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Państwa, przechodzimy do punktu 5, pierwszego roboczego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok. Szanowni Państwo, zmiany w budżecie są naprawdę bardzo niewielkie, ale ze względu na to, że w poszczególnych działach budżetu na rok 2018 brakuje nam środków, żeby prawidłowo zrealizować zadania nasze. W związku z tym jest propozycja tej uchwały. Tak jak powiedziałem, przy zmianie porządku obrad, ona nie wymaga zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ są to zmiany drobne, nie wpływające na sytuację budżetu w latach przyszłych, bo głównie o to chodzi w tej wieloletniej prognozy finansowej. Wydawało nam się, że będziemy musieli zmieniać projekt bardzo gruntownie w związku z realizacją naszego programu wykonania mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy. Jednak ostatecznie okazało się, że takiej konieczności nie ma. W związku z tym będziemy mieć sytuację taką, która się pewnie po raz pierwszy w ostatnich latach zdarzyła. Już praktycznie nie będziemy mieć żadnej nadwyżki budżetowej z roku 2018, no ale mogę pocieszającą wiadomość, ale będziemy w trakcie roku wprowadzać dodatkowe dochody, które będą właśnie z przyznanej nam dotacji, która nie została w żadnej kwocie zrealizowana w bieżącym roku, w całości będzie w roku przyszłym. W związku z tym w budżecie na rok 2018 proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 5707 zł, z tego w całości z dochodów bieżących i są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1007 zł i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4700 zł. Zwiększamy wydatki budżetu gminy o taką samą kwotę i są to wydatki zwiększane w wydatkach bieżących. I ta kwota 5707 zł przeznaczona jest w kwocie 7 zł na odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Częściowy koszt pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych 1000 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4700 zł. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi gminy, a ta uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie
zmian w budżecie gminy, otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to zmian w budżecie, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Czytam uchwałę. Uchwała numer 3 łamane przez 19, łamane przez 2018 Rady Gminy Rolnika dnia 28 grudnia 2018 roku. Czytamy dalej też uchwałę. Nie, nie. A więc przystępujemy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę Państwa, myślę, że za chwilę będzie ta deklaracja.
podstawie tych dwóch ustaw Rada Gminy ustala wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonej na terenie gminy Adamówka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Deklaracja, o której mowa w ustępie 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Adamówka w terminach określonych w artykule 6m ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Tekst jednolity ukazał się w 2018 roku pod pozycją 1454. Traci moc uchwała nr 1 łamane przez 3 przez 2016 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Adamówka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do uchwały? Proszę bardzo. Czyli jeżeli chodzi o deklarację, to wszyscy, wszyscy mieszkańcy muszą składać nowe, to nawet tych, którzy, których nie będzie zmiany, muszą złożyć, tak? Tak, muszą złożyć, dlatego że na podstawie tej deklaracji zostanie też ustalona wysokość opłaty, a wysokość od osoby też się zmieniła. Natomiast no, na pewno jest sensownie, aby te deklaracje były składane, bo niestety mieszkańcy zapominają o obowiązku korygowania tych deklaracji. Najczęściej korygują tylko wtedy, gdy liczba mieszkańców się zmniejszy. Natomiast z deklaracji wynika, że na terenie gminy Adamówka żadne dziecko się nie było. Bo nikt nie składa deklaracji korygującej. To nie dało ci 500 euro. Do kiedy się powiem bardzo? Powiem szczerze, że to nie pamiętam. Na pewno jest globalnie. Dopiero niż koło połowy stycznia będzie w życiu. Czy są jeszcze jakieś pytania co do tej uchwały? Proszę bardzo, pan sołtys. Wysoka Rado, panie wójcie, ja mam prośbę, jest nas dwóch tutaj, których nie mamy nadzoru, a prawdopodobnie spadnie na nas to wszystko, czyli te deklaracje w terenie. Proszę, żeby było choć nam pokazać te deklaracje, jak to wygląda i o czym będzie rozmowa. Bardzo bym prosił, panie wójcie. Deklaracje są dokładnie takie same, jak były do tej pory. Zmiana tylko dotyczy tego, że pojawia się jak gdyby czwarta pozycja, bo do tej pory była jedna osoba, dwie osoby, trzy i więcej. A teraz jest jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby i cztery i więcej. Dziękuję za wyjaśnienie. Ale popieram pana tutaj, tak samo, bo siedziałem kiedyś tam koło niego i też my siedzieli i patrzyli, słuchali, bo już rozmawiacie, a nie mogli tutaj mnie pokazać, popatrzeć. Więc należy zobaczyć i sobie. Wiesz mi, co to znaczy awans? Poparcie, dziecię, poparcie. Nie, awans, poparcie. Proszę panów, czy jakieś pytania co do uchwały są? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 3 łamane przez 20, łamane przez 2018 Rady Gminy Adamówka dnia 28 grudnia 2018 roku. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Nie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnym naszym punktem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok poprosi pana Mika. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały państwo radni wszyscy otrzymali. Nad tym projektem uchwały debatowały wszystkie komisje merytoryczne. W wyniku prac komisji zostaną wprowadzone do projektu budżetu drobne zmiany, o których powiem, ale chcę jednocześnie powiedzieć, że projekt budżetu został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która na swoim posiedzeniu 12 grudnia wydała opinię o projekcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019 i po rozpatrzeniu tego naszego projektu Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie projekt naszego budżetu na rok 2019. Wniosła w zasadzie tylko jedną istotną, może nie tak bardzo istotną uwagę. Otóż zgodnie z tą opinią powinniśmy środki, które są odprowadzane z podatku dochodowego, przepraszam, z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zaklasyfikować w dotacjach na zadania bieżące po stronie wydatkowej i w rozdziale 902 w nazwie tego rozdziału, który brzmi gospodarka odpadami komunalnymi, no zabrakło nam słowa komunalnymi. Także te uwagi naprawdę są bardzo drobne i ze względu na to, że nasz projekt budżetu jest z deficytem budżetowym, Regionalna Izba Obrachunkowa również 12 grudnia wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania tego deficytu. W związku z tym możemy spokojnie ten projekt budżetu przyjmować, uchwalać, by stał się w planie finansowym na rok 2019. W budżecie mamy określone dochody w kwocie 23 984 943 zł, wydatki w kwocie 24 432 587 zł. Deficyt budżetu określany na kwotę 447 644 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie długoterminowa pożyczka w wysokości 447 644 zł. Określamy przychody budżetu gminy w kwocie 670 tysięcy zł. Będą to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Określamy rozchody budżetu w kwocie 222 356 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. I w budżecie określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 170 000 zł. Z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. Tutaj tak tradycyjnie planujemy, ale jeszcze nigdy z takiej pożyczki nie korzystaliśmy. Na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 447 644 zł. I tutaj też myślę, że w związku z tym, że będziemy mieć dodatkowe dochody, które nie są ujęte w tym, nie są na razie budżecie, to mam nadzieję, że będziemy z tego korzystać. I na rozchody, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 222 356 zł.
W budżecie tym określamy również szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2019 roku wynikające z odrębnych ustaw, czyli z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody właśnie z opłat będą przeznaczone na realizację innych programów. O przeciwdziałaniu narkomanii i o rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W myśl artykułu 16 ustawy Prawa ochrony środowiska dochody z opłat wykorzystywane będą zgodnie z tą ustawą i w myśl artykułu 6r ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach zagospodarowanie z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wyodrębniamy w budżecie dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków w kwocie 24 tysiące złotych. Wyodrębniamy dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 10 tysięcy złotych, tak samo po stronie dochodów, jak i wydatków. Wyodrębniamy dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach po stronie dochodów 220 tysięcy złotych i również po stronie wydatków 220 tysięcy złotych. Wyodrębniamy w budżecie wydatki na dokształcanie nauczycieli w dziale oświata i wychowanie w kwocie 21 058 zł i wyodrębniamy wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie w kwocie 7 694 zł i w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 97 zł. W paragrafie 6 tworzymy rezerwę ogólną w kwocie 34 420 zł i rezerwę celową w kwocie 48 580 zł. Z tego w całości ta kwota jest przeznaczona na zarządzanie kryzysowe. Wyodrębniamy dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych i odrębnymi ustawami. Po stronie dochodów łącznie 38 329 zł w dziale 750, w dziale 751 1564 zł, w dziale 852 pomoc społeczna 2700 zł, w dziale 856 rodzina 5 milionów 257 500 zł. Ogółem dochody z tych tytułów zamykają się kwotą 5 300 093 zł. Wydatki ze względu na to, że są to dotacje w poszczególnych działach są dokładnie takie same. Natomiast ustalamy planowane dochody budżetu gminy w układzie działu rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej. No tak jak w paragrafie 8, ponieważ to szczegółowo omawialiśmy na posiedzeniu komisji. Myślę, że bez sensu byłoby te tabele czytać. I jeżeli chodzi o wydatki, to one są określone w paragrafie 9, też w formie tabeli. I tutaj jest tylko zmiana wynikająca z tych poprawek, o których wspomniałem i które były omawiane, dyskutowane i przyjęte na komisji. Mianowicie w dziale 926 kultura fizyczna. Przed zmianą łącznie mieliśmy kwotę 678 460 zł. Zmniejszamy ją o 10 000 i zwiększamy.
tysiące złotych. Zmniejszyliśmy o 10 tysięcy złotych. W związku z tym po zmianie mamy 223 tysiące złotych. I w paragrafie 236, 2360, dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przed zmianą mieliśmy 230 tysięcy, zmniejszyliśmy o 10 tysięcy, w związku z tym po zmianie mamy 220 tysięcy złotych. I w rozdziale 926,95 pozostała działalność, przed zmianą mieliśmy 1500 złotych, zwiększyliśmy o 10 tysięcy złotych, czyli tą różnicę z tych zmian wynikających z dotacji właśnie w dziale publiczna. I w związku z powyższym zwiększyliśmy tą kwotę 1500 zł o 10 tysięcy zł i po zmianie mamy 11 tysięcy zł. I byłyby one w takich paragrafach zwiększone. W paragrafie 41,90 mieliśmy na nagrody konkursowe przed zmianą 500 zł, zwiększamy o 2500, w związku z tym mamy 3000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą mieliśmy 500 zł, zwiększamy o 2000 zł, w związku z tym po zmianie mamy 2500 zł. I w paragrafie 43,00 zakup usług pozostałych mieliśmy 500 zł, zwiększenie jest o 5200 zł, w związku z tym mamy 6000 zł i łącznie przed zmianą i po zmianie łączne wydatki są takie same. I proszę Państwa, w paragrafie 10 budżetowy jest upoważnienie wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w granicach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku w granicach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy majątkowych polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy i zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. O ile te pierwsze dwa upoważnienia są istotne, chociaż lokowanie tych wolnych środków w innych bankach też nam się dość długo czasu nie zdarza, raczej blokujemy w naszym banku. Natomiast to trzecie upoważnienie, tak jak powiedziałem, jeszcze nie było zastosowane. Czyli to zaciąganie kredytów i pożyczek na występowanie w ciągu roku przyszłego deficytu. W paragrafie 11 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w brzmieniu jak w załączniku numer 1 do projektu budżetu. I proszę Państwa, ten załącznik w związku z tymi zmianami, które były na komisji i w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie wyglądało inaczej. A więc zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku w punkcie pierwszym pojawi się Podkarpacka Izba Rolnicza jako podmiot otrzymujący dotację. Ta kwota dotacji to 3240 zł w dziale 010. Zadanie nazywa się wkłada na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływu z podatku rolnego. Pozostałe dotacje w tym dziale pozostają bez zmian. W związku z tą zmianą dotyczącą Podkarpackiej Izby Rolniczej razem będziemy mieć kwotę 148 748 zł. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku, w pierwszej pozycji
mamy okręg wybrany w drodze konkursu. Było 160, było 145 tysięcy złotych, a jest 160 tysięcy złotych. Są to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. Jeżeli chodzi o Instytut Komińskiego i dołożenie dzieci niepełnosprawnych, jest bez zmian. Natomiast zadania w zakresie kultury, upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach było 80 tysięcy. Dodane do tego jest 18 tysięcy, łącznie jest 98 tysięcy złotych. I zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej oraz atletyki było 85 tysięcy. Po zmniejszeniu 25 tysięcy złotych jest 60 tysięcy złotych. I razem tym drugim zestawieniem dotacji, czyli dla sektora finansów publicznych, łącznie jest 645 552 złote, co ogółem daje łączną kwotę dotacji dla obu sektorów 794 292 zł. No i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radomówka i uchwała weszła w życie z dnia 1 stycznia i podlega przyjęciu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu budżetu gminy Radomówka na 2019 rok. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, co do budżetu gminy, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Czytam uchwałę, projekt uchwały. Ja chciałem. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, na rok 2019 są przewidziane jakieś inwestycje na drogę gminną. Bo o co mi chodzi? Jeżeli jest tak, że cimy ku nas drogi kilometr, mierzy on samochodem i tak spękany jest, a ta droga była robiona już ponad 20 lat. Jakby było możliwość tam takich zbywalnych na to wrócić, bo lepiej zawczasu ratować niż później, jak się to wszystko załomie. Teraz są na lata dość suche i to wszystko tak w miarę się trzyma. No jak przyszły mokre lata deszcze, no to będzie kućkawka się robić i będzie większy koszt. Jakby była możliwość, bardzo bym prosił. Dziękuję. W tym budżecie, który w tej chwili uchwalamy, są środki tylko i wyłącznie na bieżące utrzymanie dróg i na realizację tych zadań, o których decyzje tak naprawdę zapadnie jeszcze w poprzedniej kadencji. A więc jeżeli chodzi o te zadania inwestycyjne, to one będą już realizowane, bo na podstawie projektu budżetu przeprowadzane zostały przetargi publiczne i wykorzystaliśmy ten sprzyjający okres do przeprowadzania przetargów, czyli ten taki troszeczkę w pewnym sensie martwy sezon budowlany i mamy rozstrzygnięty przetarg na budowę zadaszonej podłogi tanecznej tutaj w Majdanie Sieniawskim, w Anamice. O Majdanie Sieniawskim nie przypadkowo wspomniałem, ponieważ mamy prawie pewną dotację na właśnie budowę zadaszonej podłogi tanecznej wraz z utwardzeniem placu tego przy stadionie. I w związku z tym musimy też pamiętać o tym, że jeżeli otrzymamy tą dotację, jeżeli będzie podpisana umowa z marszałkiem województwa podkarpackiego, to też będziemy musieli zabezpieczyć środki na udział własny w realizacji tej inwestycji. W tej chwili przygotowujemy i mamy podpisać jeszcze w tym roku umowę o dofinansowanie rozbudowy
świetlicy wiejskiej w Krasnie. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że na te zadania, gdzie są dotacje, będziemy potrzebować też znacznych kwot, szczególnie, że w programie rozwoju obszarów wiejskich obowiązuje taka zasada, iż realizujemy z własnych środków, a dopiero później po zakończeniu inwestycji, zresztą po wpływie też może nie tak strasznie długiego okresu czasu, ale jednak kilka miesięcy trzeba czekać na zwrot środków. Także na razie w tej chwili nie możemy myśleć o jakichś jeszcze dodatkowych realizacjach. Szczególnie, że może się tak zdarzyć, że otrzymamy jakąś dotację, do której będzie potrzebny udział środków własnych i na pewno będzie nam to, te środki na pewno potrzebne. Zresztą to świetnie się wszystko, ta nasza ostrożność w wydatkowaniu potwierdziła ten co od tego roku. Zapłaciliśmy jedną fakturę za instalację kolektorów słonecznych, znaczną powyżej 1 000 000 zł. Przygotowujemy wniosek o płatność i nagle się okazuje, że od 15 listopada nie są przekazywane żadne środki do gminy. Jest to wstrzymane. Mieliśmy teraz kolejną fakturę na ponad 2 000 000 zł. Dzięki właśnie takiemu mądremu podejściu i ostrożnemu, tą fakturę jeszcze zapłacimy i nie będziemy mieć problemów z wykonawcą. Inaczej, mimo że każdy wykonawca jest bardzo grzeczny, bardzo wdzięczny, ale gdybyśmy się spóźnili, to od takiej kwoty trzeba pamiętać, jakie są odsetki, a wykonawca o te odsetki może się upomnieć w przeciągu 5 lat. Więc musimy tutaj podchodzić ostrożnie i dlatego takie ostrożne planowanie budżetu przynosi efekt. Ale to powiedziałem o jednym zadaniu, które zostało wstrzymane. Drugie zadanie to rozbudowa oświetlenia ulicznego tych wszystkich projektów, które mieliśmy opracowane, które zostały opracowane w 2018 roku, czyli uzupełnienie oświetlenia przy drodze wojewódzkiej, budowa oświetlenia tutaj na osiedlu domków jednorodzinnych za posterunkiem, jak to się popularnie określa, oraz na dwóch stacjach w Majdanie Fieniawskim, gdzie zakład energetyczny wymienił sieć, a nie ma, ale to też jeżeli w tym okresie był ogłoszony przetarg, to mamy do rozstrzygniętego nawet po stosunkowo dobrych cenach, a w roku ubiegłym dwukrotnie ogłaszane były przetargi i nie wpłynęła żadna oferta. Nie tylko przesłanie, nie do zaakceptowania, tylko nie wpłynęła żadna oferta. Także tutaj na razie, jeżeli chodzi o ten budżet, to tak jak nawet rozmawialiśmy na komisjach, będziemy na pewno nad nim jeszcze pracować w ciągu przyszłego roku, po to, żeby w miarę możliwości jeszcze realizować inne dodatkowe zadania, ale musimy pamiętać o tym, że właśnie będziemy mieć dofinansowanie do pewnych nowych zadań i musimy też pamiętać, że kanalizacja Krasny jest realizowana, ale jeszcze nie zapłacona, także trzeba ją zapłacić. Później oczywiście otrzymamy zwrot tam prawie 900 000 zł, czy 800 ileś, ale to też musimy najpierw zapłacić ze środków własnych. Także to, no i zresztą akurat ten zwrot w budżecie jest tutaj uwzględniony. Także to nie jest tak, że te środki będą środkami dodatkowymi. Także na razie niestety nie możemy planować jakichś większych zadań inwestycyjnych, poza tymi, które są tutaj. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Są jeszcze jakieś pytania w sprawie budżetu gminy na 2015 rok? Nie widzę więcej pytań. Projekt uchwały numer 3/2021/2020.
2018 dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Przedstawię, bo te tabele to są nie do przedstawienia. Zresztą u nas akurat ta wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata tylko 2019-2022. I chyba pod tym względem jest wyjątkowa, dlatego że są gminy, które mają prognozę finansową na lata 30. Ale to się wiąże właśnie z zadłużeniem poszczególnych jednostek. I jeżeli chodzi o objaśnienia, to prognoza na rok 2019 obejmuje dane zawarte w budżecie gminy na rok 2019. Wszystkie dane zostały omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu, który był tutaj przedstawiany na czasie prac komisji. Planowany jest deficyt budżetu w wysokości 447 644 zł, na który planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na rynku krajowym. Wydatki na obsługę tego długu 12 tysięcy zł, planowane przychody 670 tysięcy zł, planowane rozchody 220
2356 000 zł i dług na koniec roku 2019 892 360 zł. To myślę, że te kwoty tu są takie, że nie będą zrealizowane z powodów, o jakich mówiłem już wcześniej. I w 2020 roku zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości takiej jak dług na koniec 2019 roku z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki w roku 2019. Dochody bieżące założono wzrost dochodów bieżących, zakładając wzrost cen za dostarczanie wody z sieci wodociągowej, odbiór ścieków, a wzrost stawki za czynsze dzierżawne i czynsze za budynek lokali użytkowych mieszkania. Dochody majątkowe założono ze sprzedaży majątków są przewidywane w wysokości 600 000 zł w związku z planowaną sprzedażą działek budowlanych. To jest może, że realnie niekoniecznie taka kwota, bo tak jak Państwo wiecie, są przygotowywane te działki budowlane do sprzedaży w Adamowice. Wydatki bieżące, założono, że wydatki bieżące będą na takim samym poziomie jak w roku 2019 oraz wydatki na wynagrodzenie składki od nich będą naliczone, wzrosną o około 1%. Wydatki majątkowe, środki do dyspozycji za wydatki majątkowe w wysokości 1 600 000 zł, wydatki na obsługę długu 5 100 zł, planowane rozchody 892 362 zł, dług na koniec roku 2020 0 zł. I prognoza na rok 2011 zakłada się uchwalenie zrównoważonego budżetu, dochody bieżące wzrost około 1% w stosunku do roku 2020, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wynosi 350 000 zł, drugie dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego. Wydatki bieżące założono wzrost około 2% w stosunku do roku 2020, wydatki na wynagrodzenie i składki ograniczone założono wzrost około 1% w stosunku do 2020 roku. Wydatki majątkowe, środki do dyspozycji na zadania inwestycyjne w wysokości 1 650 000 zł. Zakłada się kontynuację budowy sieci kanalizacyjnych do pozostałej części gminy oraz rozbudowa siedlenia ulicznego na terenie gminy. Wydatki na obsługę długu 0, planowane przychody 0, rozchody również i dług na koniec 2021 roku również 0 zł. I prognoza na rok 2022 też zakłada zrównoważony budżet, wzrost wydatków bieżących o 2%, dochody majątkowe będą na poziomie 2020 roku, wydatki bieżące założone wzrost o 1%, wydatki majątkowe, środki do dyspozycji na zadania inwestycyjne w wysokości 2 miliony złotych, kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej, przebudowy dróg gminnych i wydatki na obsługę długu, przychody, rozchody i dług na koniec też założono w wysokości 0 zł. W roku 2019 będzie realizowana przebudowa i rozbudowa lecia wody w miejscowości Krasny, wraz z budową kanalizacji w miejscowości Gorcza Krasne Adamówka. Na to zadanie w budżecie jest przeznaczona kwota 1 500 000 zł. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Adamówka jest przeznaczona 300 000 zł i budowa zataszonej podłogi tanecznej na stadionie w Adamówce 370 000 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 60 000 zł i wykonanie instalacji OZE przez gospodarstwa domowych na terenie gminy 5 783 500 zł. Więc proszę Państwa, ta prognoza jest potrzebna, skarbnik ją przygotowała, wszystko się zgadza, natomiast jaka będzie rzeczywistość, bo zobaczymy przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2020. Takie są wymogi. Ja tutaj tylko zaznaczę, że Państwo projekty uchwały otrzymali z materiałami dotyczącymi budżetu. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Co i pytania co tej uchwały? Proszę bardzo.
28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Żadnych pytań.
uchwała nr 3/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Rozpoczynamy głosowanie. Starszych,
W ogóle tego nie dostało, bo się kwalifikowało, bo po prostu nie wiedziałem. Nie mieli dostępu do internetu i się nie zgłosili. Czy nie można by było w ten sposób to sprawdzić, jeżeli jest ogłoszony konkurs na to, czy takie ogłoszenie, żeby ktoś z pracowników sprawdził po prostu wykaz ten, który przychodzi, które osoby same się zgłosiły i porównać z tym, którym się należy, bo uważam, że tutaj w ośrodku powinien być taki wykaz, żeby ośrodek wiedział, kto, jakie osoby tam potrzebują pomocy. I dotrzeć do tych osób, po prostu jeden pracownik, który będzie tam w danej sekcji pracował, żeby po prostu sprawdził, dlaczego one się nie zgłosiły. Czy nie chcą, czy po prostu nie wiedziały, czy nie mają dostępu do internetu w ten sposób. I dlatego pytam, czy istnieje taka możliwość, żeby po prostu weryfikować to, co ktoś się zgłasza w stosunku do tego, kto mógłby się zgłosić, a się nie zgłosił. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Jeżeli chodzi o informacje na stronie internetowej, jest to dodatkowe źródło informacji, bo to nie jest jedyne źródło informacji. Jeżeli chodzi natomiast o pomoc tutaj w zakresie żywności, z banku żywności, drodzy Państwo, do tej pory było to przed 2014 roku na terenie gminy, była taka pomoc. Do tej pory było doświadczone w Jarosławiu. Na podstawie danych z ubiegłego roku ja złożyłam wniosek do Podkarpackiego Banku Żywności, aby naszych mieszkańców objąć taką pomocą. Złożyłam wniosek na 600 osób. I pobieraliśmy po prostu skierowanie, wydawaliśmy skierowania. Osoby nie tylko były informowane przez stronę internetową, ale także przez pracowników. Były ogłoszenia na słupach ogłoszeń, na komitach informacyjnych. Drodzy Państwo, jeżeli tutaj są takie uwagi, to ja też Państwa proszę, prawda, aby informować swoich mieszkańców. Mamy sołtysów gmin, sołtysów sołectw, którzy również mogą docierać do takich osób. Tak nawet jak organizowaliśmy gminy dla osób samotnych i osamotnionych. Również dzięki sołtysom docieraliśmy do takich osób. Pracownicy socjalni, owszem, pracują w terenie, ale też nie są w stanie wyłapać wszystkich osób, które mogą się kwalifikować. Drodzy Państwo, wracając do tej żywności z Banku Żywności, zrobiłam wniosek, zapotrzebowałam na 600 osób, później zwiększyłam ten plan na 660, bo tylko o 60 osób mogłam zwiększyć, bo oni tylko tyle mieli fizycznej tej żywności, prawda? Kolejną transzę żywności już mam zaplanowane na 21 stycznia 2019 roku, więc jeżeli ktoś z Państwa zna takie osoby, które nie skorzystały jeszcze z tego wsparcia, bardzo proszę, aby przedstawić mnie bądź też pracownikom socjalnym związanym w ośrodku i my nie weźmiemy te osoby pod uwagę. Mając na uwadze samą stronę internetową i to przekazywanie informacji, to ja tak jak wspominałam na początku, to jest dodatkowe źródło informacji. Bo na pewno coraz więcej osób korzysta właśnie z takiego przekazu informacji. One też znają osoby starsze, one też znają osoby, które mogą potrzebować takiej pomocy. Więc myślę, że to jest dobra informacja. A tutaj kolejna ta sama moja prośba. Jeżeli ktoś zna takie osoby, które mogłyby jeszcze skorzystać z takiego wsparcia, ja bardzo proszę, aby nam przekazywał te informacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie. Proszę. Proszę bardzo. Uważam, że gminę musi odpowiedzieć, należy do osoby, tak, które im przysługuje ta pomoc, tak? Czy pan zna? Ma listę, wykaz, coś takiego? Jest? Tak. To my możemy dopiero zapytać z tą listą, typować osoby, które dla niej nie są. A tak to, wie pani, my nie możemy też chodzić, jak teraz mówię, za sołtysów. Nie możemy chodzić do każdego, który według nią zasługuje, a według ośrodka nie zasługuje na pomoc, albo się nie kwalifikuje, powiedzmy, o, nie zasługuje, tak kwalifikuje, to wiele więcej. Więc, tak, dobrze. Nie chodzi o to, żeby chodzić po domach, kolokwialnie mówiąc, szukać takich osób. Tylko czasami znamy babcię, która mieszka po sąsiedztwie, znamy kogoś i możemy się zapytać, czy ta osoba jest objęta wsparciem. Pan Sokół z Majdanu Siemiańskiego bardzo dobrze z nami tutaj może też z nami współpracuje, więc wiemy na ten temat, jak to wygląda, prawda? Zwróćmy na to uwagę i wtedy najpierw przekażemy informację, tak, ta rodzina jest objęta wsparciem, albo dobrze, zwrócimy na to uwagę i obejmiemy daną rodzinę. Oczywiście nie chcę, aby ktoś z Państwa chodził po domu, bo my te osoby też sami po prostu kwalifikujemy, osoby same się na
tak standard. Przychodził się pytał do babki, czy to, tak, jakie ty masz wysoką emeryturę, czy coś, no nie wie. Natomiast to nie jest
13 radnych, przeciwnych głosów, 0 wstrzymujących się, te 0 stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała po wizycie punktuje 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Moc obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Następnym naszym punktem jest punkt 12, podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, włączenie specjalistycznych centrów opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat, jak również trybu ich pobierania. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią kierownik. Na przykład osoba korzysta z
opiekunowie i obydwoje właśnie badają takich usług opiekuńczych, również będą oni zwolnieni z ponoszenia opłat za te usługi opiekuńcze. Dziękuję. Dziękuję. Pani kierownik, otwieram dyskusję. Posłanki, pytanie do pani uchwały. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3, uchwałana przez 26/2018 Rady Gminy Adamówka dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę o nacisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem jest punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, którą chciałbym przedstawić na forum Rady, to proszę bardzo. Ja tu jeszcze może mam taką sprawę, proszę. Że Pani mówi o organizację też to jest mniej na jakimś życie. Nie, żeby to był ten w klasach, albo zgłosić. Proszę bardzo, pan mówi. Więc jeżeli chodzi o organizację techniki, to wszystko wskazuje na to, że program Czyste Powietrze wyparł program ten dotyczący zbierania i utylizacji wyrobów zawierających azbest, dlatego że już w roku bieżącym tego programu nie było. Bo był to program realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. No tutaj ewentualnie można się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Bo środków na przykład do Wojewódzkiego Funduszu nie będzie, bo już nie było produktu. W takim razie ja przychodzę sprawę taką, że ma być zlikwidowany termin do któregoś roku, a jeżeli na to nie ma pieniędzy, były zapewnione gwarancje, że będzie odbór, żeby tylko ustalić termin i tak dalej. To w tej chwili, tak jak tutaj radny mówił, to trzeba jeździć do lasu, czy gdzieś tam i zobaczyć, ile to jest. Jeżeli tak będzie, to na pewno będzie w lesie. Mam drugie pytanie. Były tutaj robione próby kwasowości gleby. Teraz podobno ma wejść program z tytułu wapnowania i tak dalej dla rolników. Czy jest wiadomo coś w tej sprawie, czy nie? Czy mają być dotacje do programu wapnowania gleb? Na chwilę obecnie nic nie wiadomo. Nie ma nic jeszcze. Rolnicy piszą, że program wchodzi i tak dalej, dlatego pytam, czy nawet jak nie wiadomo się do tego programu coś zgłosiło, czy nie. Nie wiem, czy w jaki sposób przebyłby zaproszony, czy jak myślisz, że izby rolnicze. Bo wynik tych ciągle nie był taki znowu zadowalający, żeby tutaj pan żeby od razu wykorzystał ten drugi program, żeby po prostu... No pomóż ten naszym rolnikom. Tu jeszcze zachowujcie może przy grupach, przy oświetleniu, żeby naszemu tutaj panu sekretarzowi zabieramy tam ustali, bo tam jest długo i ciemno na końcu. Sekretarz nie ma no to samochód dla mnie jest. Ale tam jest długo i ciemno od nas, tak jak na naszej prywatnej. No właśnie, to dobrze mówimy, że tak, bardzo dobrze. Trzeba zgłosić projekt oświetlenia tamtej ulicy, a nie sekretarza, bo to... Nawet ten
Jeszcze jest taka sprawa tamtej budowy, trybuna 37 naszego osiedla. I chodzi mi o tą drogę, bo tam jest skrócana właśnie ścinana i to chyba jest przez ten prywatny. Ta droga tam koło jazdy, cały statek. To jest na gruncie chyba pana Szyszki. Tam mieszkają pan rycerz. Tak? Tam trzeba było tą drogę tutaj doprowadzić na prosto do kierunku danego jazda. No to mam, tam chcemy dotrzeć do właścicieli i po prostu kupić. Bo na pewno lepiej i taniej będzie kupić część tego gruntu niż robić drogę przez staw. Jeszcze są jakieś sprawy? Panie Wójcie, jak i ten szeroki, który miałem też tu wnikać, a te drogi jakoś poprzez tego sukiesa naszego, swojego mikrofonu, nie mówię, na przykład, że się nie wygląda. Rezygnujemy z tej chwili. Nie, 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 Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś ma jakieś sprawy? Nie widzę przy więcej żadnych spraw. W związku z tym, że przed nami Sylwester, Nowy Rok, chciałem Wam życzyć wszystkim wesołej, miłej, zabawy sylwestrowej, jak również szczęśliwego, przede wszystkim zdrowego i ugotowanego Nowego Roku dla wszystkich Państwa i Państwa rodziców. Z Jonego Brzego, dzisiejszą